wypowiedzieć się, wyrazić się, a właściwie gospodarzy naszej gminy, czyli pan Jacek Śmiański, przewodniczący Rady Gminy, Dorota Zdzisława, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Magdalena Śmiańska, ale to nie małżeństwo, całkowicie przypadek, i szefowa naszej kultury, Gminnego Centrum Kultury, Agnieszka Biegun. I zapraszam i w ciągu tych dwóch dni wystąpi ponad 10 zespołów dziecięcych z różnych regionów, i z Beskidu Żywieckiego, i Beskidu Śląskiego, i właśnie Czesi, i Słowacy. Także myślę, że będziemy oglądać. Bardzo się cieszymy, że się w ogóle nam udało. Ja chcę najbardziej poprosić o... Można przejść do cienia. Tutaj pomysłowy Dobromir właśnie tak pomyślał. Kto oglądał walkę, to wie, można te ławeczki dowieźć do cienia. Zapraszamy do oglądania. Wielkie brawa były. Startujemy. W tym roku zajmowaliśmy się muzyką w naszej miejscowości. Zrobiliśmy nawet grę pod tytułem Co Góralowi w duszy gra. Dzięki temu... Proszę Państwa, no powiem, że oni chyba lepiej nawet zatańczyli na tym konkursie. To wielkie brawa. Bo przygotowywali się bardzo długo, chociaż tam już... Pani dyrektor, teraz Panią zapraszamy do nas. Tak, zapraszamy Panią dyrektor. A dla dzieci już tu Pani nasza dyrektor ma piękne prezenty. Wam bardzo dziękujemy, ponieważ to już niektórzy za chwilę wyjeżdżają na wakacje, ale jeszcze zostali, żeby zainaugurować z nami na nasze święto gminy. Drodzy Państwo, już tu mamy... otrzymują poczęstunek i to w tym pięknym domku miejskim tam z tyłu. Lody tam mają i tam mają coś. Pan Magik Show, to jeszcze dzisiaj przesunęliśmy święto świętego Jana, bo nie chcieliśmy dwóch imprez na raz robić. W związku z tym dziewczynki Wianka, piszcie tam cały stercie i pomachajcie roczkami. Tak. I tam zaraz załączę reszta. Wszystkich, którzy się chwilowo budzą i chcą sobie upleść wianek, nowy albo stary, zapraszamy tam, żeby upleść ten wianek, bo o godzinie około godziny 19 dziewczyny ze stołu wielce dla mnie i nowelki obtańczą tu taniec, a potem wszyscy Renata, przepraszam. Ona jest wszystko. I ona jest... Założycie zespołu choreografa.
Dziękuję.